No siema, Damian z tej strony. Dzisiaj historii nie będzie. Będzie Q&A. Pytań nie było zbyt dużo, ale za to były mega ciekawe, więc jest o czym opowiadać. Dziękuję wszystkim zadającym pytania za interakcję. Zachęcam do tego samego w komentarzach. Pamiętajcie, mi wasze komentarze dają inspiracje do kolejnych odcinków. Póki ten kanał jest niewielki, to macie mega wielki wpływ na to, co się znajdzie w kolejnym odcinku, więc zadawajcie jak najwięcej pytań, jak najwięcej sugestii. Mi to mega pomaga i jestem za to wdzięczny. Zaczynamy. Pierwsze pytanie zadał Kuba Łęgowski na Instagramie, a brzmi ono: jakie przełożenie będzie miał dwubój olimpijski na powerlifting oraz czy idzie się tego nauczyć oglądając Azjatów, Krokowa i ogólnie filmy na YouTubie? Zacznę od tyłu. Nie idzie się. No dobra, może ktoś się znajdzie, kto będzie się w stanie nauczyć dwuboju olimpijskiego z YouTuba, jednak wątpię. Dwubój olimpijski jest to dyscyplina sportowa, która od wielu, wielu lat jest obecna na olimpiadzie, dlatego jest to dwubój olimpijski. Wielu mistrzów z Polski odnosiło ogromne sukcesy, jeśli chodzi o tą dyscyplinę sportu, więc spodziewam się, że również jest są odpowiednie kluby w Polsce, które tego sportu właśnie uczą. Jeżeli chcesz spróbować, jedź, zapisz się na sekcję i dźwigaj. To jest moim zdaniem najlepsza opcja, żeby nauczyć się dwuboju olimpijskiego, ponieważ moim zdaniem jest to zbyt skomplikowany sport dla takiego zwykłego Kowalskiego, czy dla osoby, która nie miała z tym wszystkim nic wspólnego wcześniej, żeby się tego nauczyć. Z racji tego, że ten sport jest trochę mniej w tej chwili, być może nawet dużo bardziej mniej popularny niż trójbój czy kulturystyka, to koszta powinny być w miarę znośne. Ale teraz przechodząc do clou tego pytania, czyli czy dwubój jest w stanie się przełożyć na trójbój. Weźmy najpierw pod uwagę ćwiczenia akcesoryjne. W dwuboju olimpijskim występuje mnóstwo ćwiczeń akcesoryjnych, które również wykorzystuje się w trójboju, chociażby na przykład ciągi rwaniowe, albo przysiad ze sztangą z tyłu, czy to jest high bar, czy to jest front squat, prawda, są push pressy. To są ćwiczenia wszystkie, które mogą się znaleźć w planie treningowym dla trójboisty oraz dla dwuboisty, jak zwykle. Ważne są potrzeby, cele oraz proporcje przeróżnych parametrów treningowych. Także jeżeli chodzi o czerpanie różnych ćwiczeń z dwuboju, jak najbardziej. Jeśli chodzi o same główne lifty, czyli rwanie i podrzut, nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że są osoby, które są w stanie pogodzić zarówno dwubój, jak i trójbój. Chociażby Steffi Cohen, która prowadzi kanał na YouTubie, ma swoją siłownię, prawda, Hybrid Performance. Właśnie to Hybrid Performance od dwuboju i trójboju, także uczy i tego i można być dobrym i w tym i w tym. Ona jest dobra i w jednym i w drugim, wywodzi się z dwuboju, a w trójboju również zyskała takie wyniki, że właściwie osiągnęła już wszystko. Także
polecam śledzić ten kanał tak jako dodatek, ale po raz kolejny powtarzam, jeśli chodzi o dwubój, znajdź sobie trenera, znajdź sobie klub, na pewno takich jest w Polsce dużo, także powodzenia. Jeśli chodzi o polskie podwórko youtuberów, to możesz się zainteresować kanałem Squats and Milk, ewentualnie odezwać się do Mateusza. On trenował i jedno i drugie. Jeśli chodzi o dwubój, to trenował zresztą u nas, czy nadal trenuje u nas we Wrocławiu, w klubie Talent Wrocław. Także być może ci odpowie Mateusz, jeżeli tego słuchasz, to pozdro. Dobra, jeśli chodzi o dwubój i trójbój, moim zdaniem temat zakończony. Jeszcze tak dla podsumowania. Jedni od drugich mogą się uczyć. Dwubój jest starszą dyscypliną, jeśli chodzi o taki mainstream. Generalnie cała szkoła radziecka dźwigania, prawda, te wszystkie plany takie treningowe, klasyczne ze szkoły radzieckiej wywodzą się z dwuboju i z powodzeniem są implementowane do trójboju siłowego. Także jak najbardziej jedna dyscyplina na drugą ma mega przełożenie. Kolejne pytanie zadał tajemniczy trener Klucha na Instagramie. Nie chodzi o tucznika. Nie wiem, kim jest ten trener Klucha. Ale pytanie brzmi następująco. Jakie suplementy bierzesz, brałeś i dlaczego? Zacznijmy od tego, jakie suplementy brałem. A brałem prawie wszystkie. Tam pomijając jakieś takie naprawdę kontrowersyjne w stylu HMB czy siary bydlęcej. Korzystałem z większości suplementów witaminowo-mineralnych, z kreatyny, z białka, z przedtreningówek, z palaczy, z L-karnityny, kurde, czego tam było, mnóstwo. Większość suplementów diety, jakie przetestowałem na sobie, no to było na początku mojej takiej przygody z siłownią, kiedy w ogóle nie skupiałem się na treningu siłowym. Kiedy dla mnie najważniejsza była właśnie dieta i suplementacja, z dużym naciskiem na suplementację, bo to były czasy, kiedy szukało się po prostu tego magicznego środka, game changera, który zmieni wszystko. Wtedy jeszcze BCA było mega suplem, który regeneruje komórki mięśniowe w trybie natychmiastowym zaraz po treningu. I o ile samo BCA, zwłaszcza połączone z kreatyną i pite w trakcie treningu, fajnie mogło podkręcić w moim wypadku wydolność neuromuskularną, także dało się te 1-2 powtórzenia dorzucić do serii, stosując taki miks. O tyle, no jednak jeśli chodzi o regenerację, nie było, to nie miało to jakiegoś większego wpływu. Obecnie raczej w zależności od potrzeby stosuję takie suplementy jak białko, kreatyna oczywiście, podstawy, omega-3, ponieważ jem mało ryb, takich tłustych. Czasem dorzucam jakieś witaminy i minerały. Jeżeli akurat w danym tygodniu warzyw i owoców jest mało. Poza tym bardzo lubię rhodiole rosée, z racji tego, że jestem raczej taki zamulony na co dzień. Rhodiola rosea w większych dawkach razem z kawą moim zdaniem działa cuda. A jak dorzucimy jeszcze do tego bakopę oraz tyrozynę, no to siedząc przy komputerze i pracując cały dzień jest dużo, dużo lżej i łatwiej się skupić, moim zdaniem. Też takie ciepłe miejsce w moim sercu zyskała sobie ashwagandha, ponieważ miałem taką sytuację w swoim życiu, że pracując ponad 300 godzin
w miesiącu w ochronie, tak da się, jeżeli masz zmiany 24-godzinne, plus jeszcze różne problemy. No, sporo stresu się kumulowało w moim życiu, więc taka ashwaganda przyjmowana 2 razy dziennie, tak jak macie taką standardową dawkę, rozbijcie sobie na dwie dawki w ciągu dnia. Pierwsza gdzieś tam po drugim śniadaniu, druga przy obiedzie. 2-3 tygodnie stałej suplementacji. I jeżeli nie jesteście na nic chorzy, to nadmiar stresu powinien być zniesiony z racji tego, że dobrej jakości ashwaganda po prostu zmniejsza wyrzut kortyzolu. Tylko wybierając ten suplement, warto zwrócić uwagę na to, czy jest to ekstrakt z korzenia, czy jest to ekstrakt z całej rośliny. Ja osobiście polecam suplementy bazujące na ekstrakcie KSM-66. Takie coś znajdziecie chociażby w ashwagandzie od KFD czy w ashwagandzie od Olimpa. Więc to są moim zdaniem dobre i sprawdzone produkty. Co jeszcze z suplementów? Jeśli chodzi o takie mniej dostępne w Polsce, myślę, że można do tego dorzucić BPC 157. No ale to wiadomo, o tym już powiedziano bardzo dużo. Ja stosowałem tylko w okresach, kiedy miałem jakąś kontuzję, kiedyś problem z łokciami. Niedawno całkiem problem z nadrywanym przyczepem bicepsa, więc czy to mi pomogło? Nie wiem, bo nie mam porównania. Musiałbym zerwać biceps 2 razy. Raz nie stosować, a raz stosować. Moim zdaniem lepiej wydać te parę stów i mieć spokojną głowę, niż potem się bawić z jakimś urazem za długo. Powiem tylko tyle, że pół roku po naderwaniu biceps jest już w pełni sprawny, nic mnie nie boli, mogę ćwiczyć, mogę dźwigać bez problemu. Ludzie, którzy stosują jeszcze dodatkową suplementację, czy to w postaci peptydów, czy też jakichś innych mocniejszych środków, no to wiadomo, mogą sobie naprawić ten naderwany mięsień szybciej. Mi się jednak wydaje, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Co jeszcze z suplementów? Tak się zastanawiam. Naprawdę było tego mnóstwo, było tego bardzo dużo. Jak jeszcze nie przywiązywałem jakiejś takiej wielkiej wagi do samego treningu, który również może, albo moim zdaniem, przede wszystkim może pomóc w wielu sprawach. Bo jeżeli na przykład macie problem z ciśnieniem, robicie kardio, macie problem z wydolnością neuromuskularną, jakieś tam, nie wiem, blackouty wam się zdarzają przy maksach, to róbcie piętnastki, też się świetnie sprawdza, tak? Także trening siłowy również może być świetnym suplementem diety na wiele rzeczy. No, ale obecnie, jakbym miał komukolwiek doradzić taką podstawową suplementację, oczywiście, wiadomo, każdy przypadek jest indywidualny, ale jeżeli gościa nie znam i on mi mówi: słuchaj, gościu, chcę zrobić więcej siły i masy, to mówię tak: weź sobie kreatynę, monohydrat. Jak ci brakuje w diecie białka, to weź sobie najprostsze, najtańsze WPC80. Ja też je często stosuję. Zwłaszcza jeżeli nie mam czasu na zrobienie posiłku, to sobie robię płatki kukurydziane z białkiem, dorzucam jakichś orzechów i jest git. Ewentualnie można dorzucić właśnie omega-3 i witaminę D3 plus K2 albo sama D3. Też będzie całkiem spoko. Zwłaszcza w okresach, kiedy tego słońca nie zażywamy zbyt często. Bo wiecie, no, witaminę D3 plus K2, ale ewentualnie witaminę D3 często ludzie polecają w jakichś określonych miesiącach, kiedy tego słońca jest mało. Ale jeżeli ktoś
jest na przykład informatykiem i mało wychodzi z domu, bo zapierdziela 12 godzin albo śpi, to nawet latem mu tego słońca może brakować, więc myślę, że wyczerpałem temat wystarczająco. Jeżeli chcecie jakieś podcasty na temat suplementów, z racji mojej wykonywanej pracy oraz dostępu do przeróżnych materiałów i badań naukowych, jestem w stanie Wam coś ciekawego wysmażyć, więc jak chcecie, piszcie w komentarzach, jaki suplement mam przerobić, a ja go przerobię. Kolejne pytanie od Bartka P. na YouTubie. Były brane sterydy, czy pan prowadzący Full Natural? Zacznijmy od tego, że nie pan. Ja jestem Damian. I tyle. Jeśli chodzi, czy były brane sterydy, to wam się przyznam z ręką na sercu, że tak. Ale rok 2013-2014 to były takie czasy, kiedy eksperymentowałem ze wszystkim. Zupełnie nie przykładałem się do treningu, bo nie wiedziałem o nim nic, więc bazowałem właśnie na suplementacji i innych rzeczach. Wtedy sięgałem po takie środki jak salbutamol czy klenbuterol. Były to bardzo krótkie okresy czasu, kiedy po prostu sprawdzałem, czy to na mnie działa. Był taki czas, że udało mi się dostać stanazolol, czyli winstrol. Wziąłem jedną paczkę, 100 tabletek w bardzo małych dawkach. Średnio właściwie zauważyłem efekty i to jest tyle. To jest cała moja przygoda z dopingiem do tej pory. Minęło wiele lat i zauważyłem, że jednak odpowiednio prowadzony trening siłowy daje zdecydowanie lepsze efekty niż takie branie w ciemno różnych środków. Znaczy różnych, no brałem tylko jeden, jeśli chodzi akurat o hormony, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Być może jeżeli ten cykl byłby poprowadzony prawidłowo, jeżeli to byłby na przykład testosteron w odpowiedniej dawce, to kto wie, może coś by z tego było. No ale przyznam wam szczerze, zjebałem, chcę mieć to za sobą. Nie jestem naturalem takim stuprocentowym. Po prostu od wielu, wielu lat nic nie leciało, a wtedy tylko dosłownie 100 tabletek tego całego winstrolu. Tyle. Przechodzimy do kolejnego pytania. Dziaba i Mordo na YouTubie. Swoją drogą polecam Instagram Dziaba i Mordo. To jest mój dobry ziomek. Zadał kilka pytań. Jak ćwiczyć po 12 godzinach pracy? No, kurwa, ćwiczyć w ogóle. Tak. Jeżeli masz ciężką pracę, zwłaszcza ciężką fizycznie, dużo godzin, no to starasz się robić cokolwiek. Zawsze to będzie miało wpływ. To wam mówię z góry. Zawsze będzie to miało wpływ. Ale akurat Dziaba i Mordo to jest taka osoba, która napierdala ostro. To jest osoba, która ciężko trenuje i ciężko pracuje i mu to wychodzi i ma efekty zarówno siłowe, jak i sylwetkowe. Taki gościu o niskiej masie, który bez jakiegoś tam dopingu jest w stanie robić w serii 200 kg w martwym, fajnie wyciskać, fajnie, no tam siadę, akurat mu tam kuleją, przepraszam cię ziomuś, no ale to jest akurat kwestia raczej budowy. Tak czy inaczej robi mega efekty moim zdaniem, mimo niesprzyjających warunków. Więc da się. My już gadaliśmy na ten temat z Dziaba i Mordo, więc wam tylko tam przytoczę kilka wskazówek. Trening musi być tak rozplanowany, aby można było się z tego zregenerować. W tym wypadku strategia jest następująca.
6 dni treningowych w tygodniu, ale treningi są bardzo krótkie, intensywne i konkretne. 45 minut do godziny. Głównie trening skupia się na jednym głównym boju plus akcesoria, ewentualnie jakiś tam większy dodatkowy lift wielostawowy. Więc to nigdy nie jest tak, że pracując 12 godzin, potem przychodząc na trening robi się 6 razy w tygodniu FBW. Raczej rozbijamy to na mniejsze segmenty, tak aby przepracować wszystko, co jest akurat konkretne. To też jest istotne, jaki mamy priorytet w danym planie, bo jeżeli będziemy mieli na przykład priorytetowo potraktowane plecy, no to wiadomo, plecy są trenowane częściej niż na przykład nogi czy łapy. Także to jest bardzo, bardzo dużo zmiennych. Jednak moim zdaniem należy robić treningi krótkie, konkretne, żeby je móc w ogóle zrobić. To jest właśnie clue tego pytania. Jak trenować, jak nie masz czasu? Trenować. Po troszeczkę. Byleby coś zrobić. Mądrze, z głową i dobrze rozpracowane. Kolejne pytanie od Dziabaj Mordu to było: kiedy zacząć dźwiganie w butach? Bo na pomost bez butów nie wejdziesz. I teraz nie do końca wiem, o jakie buty chodzi, bo jeżeli chodzi o liftery, no to jak robisz siady w lifterach, no to robisz siady w lifterach i na treningu, i na pomoście. A jeśli chodzi o takie buty na płaskiej podeszwie i przykładowo trenujesz sobie normalnie na siłowni bez butów, bo tak też można oczywiście, w samych skarpetach, i zastanawiasz się, kiedy wprowadzić buty, to po prostu kup sobie te trampki albo halówki, takie najtańsze, i w nich sobie trenuj cały czas. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, że jeżeli wykonujemy trening z jakimś konkretnym sprzętem, to robimy go od początku. Jeżeli załóżmy wprowadzamy jakiś sprzęt w swoim treningu, no przykładowo, nie wiem, chcemy wystartować w trójboju, przez 8-10 tygodni robimy sobie siady bez neoprenów, ale potem wiemy, że będziemy trenować w neoprenach, no to ja już bym te neopreny wprowadzał od momentu intensyfikacji czy też taperingu. Tak? I to nie mówię o seriach roboczych, tylko w momencie, jeżeli mamy jakiś sprzęt na siłowni do wykorzystania, to wykorzystujemy go już od pierwszych serii rozgrzewkowych, bo często się też spotkałem z taką sytuacją, że ktoś robi sobie ciągi bez pasków, nie? Ma przykładowo rozpisane ciągi w paskach i robi je bez pasków do momentu, aż będzie pierwsza seria robocza. I co się wtedy dzieje? No, w ostatniej serii rozgrzewkowej idzie to bardzo ciężko ze względu na to, że już nam chwyt puszcza, a nagle się okazuje, że pierwsza seria robocza jest mega lekka, bo akurat mamy paski, bo nam nie puszcza ten chwyt. No właśnie, tu już mamy zaburzone spostrzeganie tego, co się dzieje na treningu. Więc jeżeli macie założone, że w danym treningu wykorzystujecie paski, czy neopreny, czy pas treningowy, czy buty jakieś specjalistyczne, to wykonujecie to od samego początku, bo serie rozgrzewkowe są od tego, żeby przygotować nasze ciało do głównych serii roboczych. A jeżeli seria robocza ma wprowadzony dodatkowy element w postaci jakiegoś sprzętu, to już te serie rozgrzewkowe nie dają nam tyle, ile trzeba. Więc podsumowując, jeśli chcesz dźwigać w butach, dźwigaj w butach cały czas. Jeśli są to buty specjalistyczne, na przykład jeśli chodzi o liftery, też dźwigaj w nich cały czas. No, jeżeli na przykład potrafisz wykonywać przysiad
bez takich specjalistycznych butów, tylko na przykład w trampkach albo w jakimś innym obuwiu na cienkiej podeszwie, no to tak rób. Niepotrzebne są ci te liftery. Chyba że akurat staną się one takim game changerem i sprawią, że jesteś w stanie dźwigać więcej, bo akurat twoja budowa oraz specyfika danego liftu tego wymaga, to też cały czas używaj ich do przysiadu. Kolejne pytanie od tegoż użytkownika. Jak to jest z tym potasem w sportach siłowych czy sylwetkowych? Z tego co wiem, to potas, wiadomo, jest ważnym pierwiastkiem w naszej diecie i cały myk polega na tym, aby poziom potasu był wystarczająco duży w stosunku do podaży sodu. Nie będę się tutaj wypowiadał na temat odwadniania, tam wiecie o co chodzi, te wszystkie kulturystyczne takie rzeczy przed zawodami. Nie będę się nad tym wypowiadał, ale powiem tylko jedną rzecz. Jeżeli ktoś jest bardzo mało warzyw, bardzo mało produktów bogatych w potas, może go suplementować. Oczywiście, jednak na przykład takie rzeczy jak sok z pomidorów, czy też same pomidory w lecie, kiedy jest do nich duży dostęp i na przykład jesteśmy na redukcji i tych pomidorów jemy bardzo dużo, czy też innych warzyw bogatych w potas, to moim zdaniem suplementacja nie jest specjalnie potrzebna. Warto też wziąć pod uwagę, że naprawdę z bardzo dużej ilości potasu jakieś przesadzanie ponad miarę w suplementacji potasu może być też szkodliwe. Potas w bardzo dużych ilościach może nawet zabić, także poczytajcie sobie na ten temat. Jeśli chodzi o ten temat, to też odsyłam do innych mądrzejszych ode mnie. Ja musiałbym poczytać jakieś badania na ten temat. Niestety bardzo Was przepraszam, nie miałem czasu, żeby się przygotować do tego pytania merytorycznie. Tyle co wiedziałem, to powiedziałem. Dla takiego ziomka, który chodzi sobie na siłownię i dźwiga, to jest detal. Jedzcie owoce i warzywa i to wystarczy. No i ostatnie pytanie. Zadał je Robuś Pasjonat. Pozdrawiam, Robert. Jak aktywować zwieracz odbytu przed siadami na butle od Vanisha? No ja się dziwię. Dziwię się naprawdę, że taki specjalista nie wie co zrobić w tej sytuacji. Ale teraz przychodzi nam na pomoc niejaki Charlie Bronson w swojej książce Solitary Fitness. Osobiście tej książki nie czytałem, ale czytałem artykuły, które były napisane m.in. na podstawie tej książki. Charlie Bronson, zamknięty w ciasnej celi, starający się o to, żeby jak najmocniej, jak najbardziej wzmocnić swoje ciało i poprawić przeróżne osiągi. Robił mnóstwo nawet często szalonych rzeczy, ale w tym wypadku, jeśli chodzi o wzmocnienie zwieraczy zewnętrznych, bo to jest ważne, zwieracze zewnętrzne odbytu to jest mięsień poprzecznie prążkowany, zwieracze wewnętrzne to już jest mięsień gładki. Na zwieracze wewnętrzne nie mamy większego wpływu, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich kontrolować świadomie. Na te zewnętrzne już tak. Więc przechodząc do konkretów, Charlie Bronson robił m.in. takie ćwiczenie jak wciąganie wody dupą z miski. No i siłą rzeczy musiał zatrzymać tą wodę w dupie, więc te
zwieracze zewnętrzne pracowały. Nie pracowały, jak się spodziewam, specjalnie mocno, z racji tego, że tej wody na pewno za dużo nie zassał, ale jako ćwiczenie aktywacyjne przed siadami na butle od Vanisha myślę, że wystarczy. Poza tym Charlie Bronson robił różne inne ciekawe rzeczy, jak na przykład ćwiczenie przepony oraz mięśni dna miednicy, na tej zasadzie, że zawieszał sobie na cienkiej żyłce tudzież jakiejś cienkiej nitce niewielki przedmiot i po prostu nabierał mnóstwo powietrza w płuca, a następnie dmuchał w ten przedmiot, żeby go odepchnąć, i zanim on doleci do jego ryja, to nabiera jeszcze więcej powietrza i dalej w niego dmucha. Głupio to wygląda, ale jeżeli coś wygląda głupio, ale coś działa, to znaczy, że nie jest głupie. Zapraszam do opisu filmu. Dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.